33 nazwiska widnieją na kolejnej, trzeciej już tablicy katyńskiej. Tablica, podobnie jak dwie poprzednie, została wmurowana w ściany kościoła świętego Kazimierza. Uroczyste odsłonięcie odbyło się 10 kwietnia. Mieliśmy możliwość odsłonięcia trzeciej tablicy tzw. katyńskiej, która już powstała z inicjatywy pana profesora Jerzego Blizy, honorowego obywatela miasta Nowego Sącza, który wypełnił tym samym swoje osobiste zobowiązanie z okazji 80. rocznicy zbrodni katyńskiej, polegającej na przygotowaniu do druku wydania Nowosądeckiej Listy Katyńskiej, ale chciał również, żeby taka tablica, która już jedna i druga, znalazła się trzecia, z uzupełnionymi nazwiskami. W sumie na tablicach katyńskich znajduje się 257 nazwisk katyńczyków, pomordowanych głównie w Katyniu i Charkowie, a związanych z ziemią sądecką. A jak dodaje Artur Czernecki, do którego Jerzy Giza zwrócił się z prośbą o koordynację prac, tablice zostały ufundowane ze środków publicznych. Autorem projektu jest Marian Pażucha. Jest to szczególne miejsce zawierające właśnie w takiej urnie również ziemię katyńską i oddającą cześć właśnie tym wszystkim sądeczanom pomordowanym. Zachęcam sądeczan, żeby przychodzili z swoimi dziećmi, z pociechami właśnie pod te tablice, żeby pamiętać o tych sądeczanach, którzy zostali pomordowani na nieludzkiej ziemi za naszą wolność. W Nowym Sączu uczczono także pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Pod ratuszem zostały wystawione portrety dwóch honorowych obywateli Nowego Sącza, którzy zginęli w katastrofie, Ryszarda Kaczarowskiego i Lecha Kaczyńskiego. Natomiast w Lasku Falkowskim odbył się apel poległych.